Panie senatorze, proszę bardzo, to może na serię pytań. Bo muszę dopytać, panie marszałku, niestety. No ale dobrze, ale to mi chodzi o to, żeby nie było dyskusji. Odpowiedź była bardzo precyzyjna. Proszę bardzo, panie senatorze. Między panem a nim, tylko co są pytania. Więc pozwolę sobie dopytać. Pan oczywiście, panie ministrze, brnie dalej w kłopoty, ponieważ przywołał pan tutaj słusznie analogię do możliwości złożenia przed w formie aktu notarialnego dobrowolnego poddania się egzekucji, tak? 777 artykuł. Więc tak, ale zapomina pan o konieczności poniesienia tych kosztów notarialnych. W przypadku BTE nie ma pan tych kosztów notarialnych, w związku z czym to porównanie jest bardzo atrakcyjne, jakkolwiek nie realizuje mojej odpowiedzi na moje pytanie. Proszę mi powiedzieć, no w postępowaniu nakazowym na przykład, proszę mi powiedzieć, jakie koszta będzie ponosi przedsiębiorca, który dochodzi długu w wysokości 1000 zł, a jakie koszta ponosi bank, korzystając z BTE? Panie senatorze. Proszę bardzo. Panie marszałku, no tego typu pytanie uważam za niestosowne. To jest odpytywanie wiceministra sprawiedliwości z wysokości opłat sądowych i kierowanie dyskusji państwa na niewłaściwy tor. Są różne drogi dochodzenia roszczeń. Roszczeń również bank może dochodzić w trybie albo bankowego tytułu egzekucyjnego, albo w formie na przykład postępowania upominawczego, albo w formie postępowania nakazowego, czy też w trybie procesowym, w postępowaniu zwykłym. Formy są uzależnione od woli strony, która dochodzi, od strony powodowej, jak również od dokumentów, którymi dysponuje ta strona powodowa, a które zostały stworzone na etapie dokonywania czynności prawnych. I tymi dokumentami mogą być różne dokumenty. Chcę wskazać jeszcze raz, że oczywiście można bronić tezy, że banki są uprzywilejowane tym, że mają prawo do wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych. Ale chcę również stwierdzić, że oprócz bankowych tytułów egzekucyjnych istnieją inne tytuły egzekucyjne, czyli dokumenty, które upoważniają do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. I ten tryb również może być wykorzystywany przez kontrahentów na etapie przedsądowym, mówiąc krótko. I trudno tutaj porównywać koszty, które ponosi bank. Trudno porównać koszty ponoszone przed notariuszem przez wierzyciela i dłużnika w czasie składania oświadczenia o poddaniu się egzekucji. Nie mam tutaj takiej wiedzy dokładnej. Nie wiem, jak bankowe koszty są konstruowane i jak są konstruowane koszty tutaj notarialne. W każdym bądź razie są różne drogi dochodzenia roszczeń i nie można wprost porównywać postępowania w trybie postępu upominawczym, nakazowym czy w postępowaniu zwykłym z dochodzeniem roszczeń z tytułu bankowego, tytułu egzekucyjnego. To jest po prostu nieporównywalne, ale od działalności samych stron, zgodnie z zasadą swobody zawierania umów, swobody składania oświadczeń między stronami. Strony mogą sobie tak ukształtować własny stosunek prawny, by w właściwy sposób również ukształtować dochodzenie swoich roszczeń. Dobrze.